mam nadzieję, że oprócz tego, że dziś jesteśmy stolicą ze względu na organizację, po tym meczu MKS Kluczbork będzie stolicą piłki, ponieważ wygra wojewódzki Puchar Polski. Oby tu emocji było tak jak na meczu Bayern Monachium i Almady. Do ostatniej chwili będzie decydować, kto zdobędzie pierwsze miejsce i Puchar Polski na szczeblu województwa polskiego. Oczywiście z jednej strony serce bardzo, bardzo bliskie dla MKS-u Kluczbork, ale również jako marszałek województwa chcę powiedzieć, niech to się zakończy w ostatniej kolejce rzutów karnych. Zagranie do stępnia bardzo potoczny. Jest jeszcze uderzenie, no i teraz znowu na konia rzuceni defensorzy MKS-u. Jest strzał na bramkę. Zaczynać, przenoszą to zawodnicy z Kluczborka na lewo. Świetnie, tam teraz będzie ta okazja. No i będzie bramka! W każdej drużynie, w której gra tak naprawdę, przekładając nazwisko na różne poziomy. I 2 do 0, ależ proszę Państwa, ten, o którym mówiliśmy chwilę temu, nieprawdopodobne. No to teraz już... Ten deszcz, który spadł wcześniej, chyba nie pomagał zawodnikom w operowaniu piłką. Później ta gra się trochę bardziej poukładała. Uważam, że do 40 minuty to był bardzo wyrównany mecz. To z nieco innego punktu, no ale teraz... Jakuba Osobińskiego, a tymczasem MKS, on nie biegnie za Patrykiem Tuszyńskim, a Tuszyński zabawił się z obrońcami i bramkarzami. No ależ miał szczęście Patryk Tuszyński. Potrzebowaliśmy bramki, potrzebowaliśmy w to, żeby uwierzyć, że ta praca nasza w defensywie, że tak powiem, jest skuteczna i nas napędzi, natomiast no, zamiast strzelić, straciliśmy. No, indywidualne błędy zemściły się, no po prostu dwie wrzutki, dwie bramki i tak naprawdę no to już nas po części dobiło. Fajnie, bo drugi finał, drugi raz udało się zdobyć. Wcześniej z Ruchem Cieszowice równo 3 lata temu, no i teraz MKS-em, no, jestem bardzo szczęśliwy. Baliśmy się bardzo, ale z respektem i chcieliśmy pokazać też naszą piłkę i wykonaliśmy plan w 100%.